zamontuj lampy, telewizor w salonie, lampy w łazience. No dobrze, ale ja to sobie... Czego potrzebuję? Dużo tych rzeczy potrzebuję. Przewód elektryczny jest na wyprzedaży. Wiesz pan co? Jest na wyprzedaży. Nie mogę tu wpisać ręcznie. 24, czyli 126. Kupimy, będzie równe 150. Pięknie. 616. Zrobimy tylko 100 dolarków na tym. W ekwipunku się mieścimy? Mieścimy. Ale jeszcze coś mamy poblokowane. A ja nie przyjąłem tego zlecenia. Chcę przyjąć, tak akceptuj. Dzisiaj. Dzisiaj. Trochę inaczej. Pomontujemy. O, jak fajnie. Od razu taki klimacik, nie? O, tu ktoś trąbi na kogoś. Fajne. Dobra, zainstaluj gniazdka. Tu są jakieś różne rodzaje puszek? Nie. Puszka. O, to patrz. A, i tu gdzieś też jest puszka. Ja mam zamontować jeszcze więcej puszek. Puszek, 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 puszek. Tu ma być puszka. A mam zaliczoną ilość, więc no. Jeszcze jedno gdzieś. Tu ma być puszka? Co to jest? Nie wezmę tej dechy. No dobrze. Utrudnili mi przejście. No tu ma być puszka, widzicie. Teraz zajmijmy się gniazdkiem pojedynczym. Pyk. Tu ma być podwójne, to nie. Tu jest pojedyncze, tu jest też pojedyncze. To jest włącznik. To jest podwójne. To jest pojedyncze. To jest włącznik. Też jest włącznik. Dobra. Ustawiłem, wstawiłem. To jest włącznik, to jest gniazdko pojedyncze. Jeszcze jedno gdzieś, to pewnie tu. Tu jest włącznik. Ciężkie pytanie. O, tu jest. No dobra. Miasto podwójne. Trzeba zaciszę wino. Wino. No jakie wino? To wszystko zależy jakie. Jeszcze to gniazdko bym chciał gdzieś stawić. O nie, tutaj też nie. Gdzie to gniazdko podwójne, no? Tutaj też nie, no tu już byłem. Co to ma być? Jak to były te podwójne gniazdka, a tak to gdzie się to podziały? A, bo tu jest jeszcze, nie? Widzicie? Teraz włączniki. Z tym będzie gorzej, bo trzeba się ładnie patrzeć.
To jest podwójny. To jest podwójny. To jest podwójny. To jest pojedynczy. To jest podwójny. To jest pojedynczy. Czyli to jest podwójny, tak. Jeszcze jeden podwójny to pewnie tu. O właśnie. Teraz pojedynczy. To był jeden. W środku był drugi? Nie. Gdzieś tu widziałem. Jak to mnie tu było? A nie, uważaj pan trochę na te ściany, nie? One cenne. O, tu jest. Co my tu jeszcze mamy? Druta. Druta to ja to bardzo nie ten. Żarówka, ale żarówka to nie była do tej misji. Dobra, idziemy, gdzie tu był ten garaż teraz. To nie było garażu. Może tu gdzieś przy wejściu, nie? Bezpieczniki raczej nie przy wejściu, tylko w tym garażu. Tylko to dobrze nie widzę. Może tu gdzieś za dechami, nie? Też ich nie mogę ruszyć. Gdzie tu mogą być bezpieczniki? To jest dobre pytanie, bezpieczniki. A ja nie mam skrzynki? Nie, nie mam skrzynki elektrycznej. A bezpieczniki? A tu są. Dobra, różnica. Więc bierzemy bezpieczniki i montujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Montujemy z powrotem. I teraz tak. Dobre pytanie. Jak to by to podłączyć, żeby to było jak najlepiej? No na jeden bezpiecznik może nie będziemy ciągnąć całej chałupy, co? Może tu pójdziemy z jednego bezpiecznika w tym kierunku. Z drugiego bezpiecznika pójdziemy tu, tylko ja tu kurczę nie przejdę, nie? A spróbujmy może przejść. Nie, za daleko. No dobrze. Gdzie to spróbujemy zrobić? Pyk, 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 pyk. O, pięknie. Dobra, tutaj dojdziemy tu. Ej, a co to się wydarzyło? Czemu tam? Dobra, ja to jeszcze mam gdzieś tu wyprowadzać do tych lamp, nie? Tylko mam dostarczyć prąd do puszek, aha. Dobra, ile my tu mamy? Cztery mamy te bezpieczniki, nie? No może aż na tyle nie będziemy tu tego lecieć. Na dwa zrobimy. Wyjdziemy z prądem. Tutaj sobie dojdziemy. Pójdziemy najbezpieczniej, jak tylko można. Czyli po podwodze. No, pięknie. Jup, jup. Jup. No.
A i tu jest jeszcze gniazdko. Okej. No wchodzimy do gniazdka. I to tyle. A, bo tu jeszcze jest to. No dobra. Tu dojdziemy tym tu kablem. Dobra, to tu lecimy. Nie, może z tego bezpiecznika. A co mi tam? Pyk, pyk. 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 Nie można by w tym... No dobra, to lecimy po skrosie. Bo przechodzimy na drugą stronę przez ścianę, bo jak żeby inaczej. Pięknie. No dobra, no już nie będę taki. Robimy im to porządnie. Dobra, tu mamy, tu już więcej gniazdek nie ma. Pyk, pyk. Ona krótki. Pyk. Pyk, pyk. Co to się wydarzyło? No do samej ziemi, panie, lecimy. Ej, teraz tak, tu jest gniazdko. No. Cyk, cyk. Cyk. Cyk, cyk. 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 Dobra, tu mamy włącznik. Lecimy tu, tu w dół. Tęk, tęk. A tu jest wszystko ładnie podpięte. Ja tu jeszcze miał iść prąd. A jeszcze tu miałem z nim dojść do tego pokoju. A no tak. A tu chyba nam ładnie przejdzie. Pojedziemy tak, tak. No właśnie, tu przez ściankę sobie pociągniemy. No do narożniczka. Pięknie. Lecimy. Jestem teraz. Tak. Ty masz prąd? Nie, ty nie masz. Ojejku, dużo jeszcze ciągnięcia przed nami. Tak, tak, teraz tu w dół. I do gniazdeczka. Do ścianki tutaj i do włącznika. Chyba tyle. Ile kabla zużyłem? Tam stuła była. A ja zużyłem tylko 75. No tak bardziej oszczędnie, nie? 5 puszek, 14 puszek i 2 puszki. Ja. Pięknie. Idziemy stąd. Robota zrobiona. No, pięknie kable. Kablociąg był. Pięknie kabelki porozmieszczane. Czego chcieć więcej, nie? No. O, awansowałem na kolejny poziom, jak mi miło. No dobra. Jeszcze zajmijmy się może.
kanapeczkami. Gdzie ty jesteś? To jest toster. Nie działa. Ej, mi przykro. A tu nic nie możemy zrobić. No dobra, to odkręcamy śrubki, nie? A trzeba psiknąć. I tutaj nie możemy tego otworzyć? Takie buty. Gdzieś mi jakaś śruba przebijała. A, to z dołu. To pewnie jest niesprawne. Trzeba odlutować kable? Jeszcze gdzieś? Nie, nie. A to na śrubokręt. No i się skończył skubany, no. Ale on tylko dychę kosztuje. A, to ciurta. Tyle możemy wydać. No i co, jeszcze nie wyłazisz? No to odlutowałem, to też. A, super. Jeszcze więcej śrub, tak, jasne. Tutaj i tutaj. Pięknie. No jest sprawne. Aha, tak tego nie mogę zbadać. Szkoda. Oddawaj. Daj mi, zbadaj. I lecimy. O. To jest sprawne, ale to jest niesprawne. Okej, montujemy. Pięknie. Sprawdzamy dalej. Kondensatorki są spokojne. O, no widzicie, już jesteśmy tak. Aha, cena się skończyła, no i to już i tak nie jest takie drogie, dobre. Pięknie. Opornik. No dobra, tu jest wszystko w porządku. Czy ja tu jeszcze mogę coś zdemontować, panie? Jakoś to pewnie idzie rozebrać. A, tu są śruby. Łączę, już aż taki ślepy jest. Od rdzewiacza, żeby to wyjąć. A śruba tu jeszcze jedną. Łącz. Dobra, to jeszcze elementy drzewcze. Prawny. A widzicie, zepsuty. Prawny. Zepsuty. Prawny. No to trzeba wymienić i to też trzeba wymienić. A to wiemy, że działa. Dobra, montujemy, nie? Pyk, pyk.
Pyk, pyk, pyk. To były ty. A gdzieś były te śruby. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Lecimy. Tutaj też były śrubki. Już lecimy z tym, tu przekręcamy to. Tu zakładamy to. A kabelki to trzeba lutownicą. Tak, tak i lecimy, przekręcamy śrubki. A jeszcze pokrętełko i rączka. Ale ładnie. Białe. Dziękuję bardzo. Nawet zarobiłem. Miło mi to słyszeć. Dobra, zróbmy jeszcze jedno. Nie obracają się opłatki z urządzenia kapie woda. No cóż, chyba zalane. Próbmy. O, to się akurat osobno robi, ale dobra. Na ich będzie śruby, jedna, druga. Trzecia, czwarta. A, od rdzewiacza. O, dużo było zardzewiałych, no dlatego pewnie, bo był zalany, nie? Tu trzeba odlutować niestety to i to. Ale jeszcze tego widzę nie możemy wyjąć. A, bo tu jest jeszcze jedna śruba, no tak. A dalej nie możemy tego wyjąć. Bo to jest jakieś przymocowane do tego mechanizmu. Ten mechanizm jest tu przymocowany śrubą. I dalej tego nie mogę wyjąć. To jest ciekawe. Tam kable odlutowałem. No dobra, spróbujmy to zdemontować. Odlutujemy kabelki wszystkie. Raz, raz. Odrzewijmy śrubeczkę. Albo ja zapomniałem, że my tak możemy się też odwracać. Dobra, wyjmiemy to. I to sobie zbadamy, bo pewnie coś jest nie tak z tym. No właśnie, wiedziałem. A jak żeby mogło być inaczej? Szybko odlutujemy, wyjmiemy, założymy nowe. A się skończyło. A dobra. Tylna osłona. Wentylator. Bo się łopatki nie obracają. Mogło to też by być wina tylko... wina tylko łopatek, a tej przekładni też może być. Ja, no przekładnia jest całość. No dobra, no jeszcze silnik. Ja, silnik zepsuty. Silnik trzeba cały wymienić, no. No dobra, i montujemy to od początku wszystko, nie? Obudowa. Osłona może przyjść, układ stalony. Tak, przykręcimy to teraz pięknie. Teraz tu możemy śrubki poprzekręcać. Tutaj też gdzieś była śruba, no właśnie, jedna z drugą. Możemy zamontować klawiszę. Możemy przylutować to. Był taki kabelek, o jeden z drugim. No i od razu się zamknęło.
Więc my tylko skręcamy śrubeczki. Wkładamy trzy paczki. I mikser uważam na sprawny. I znowu zarobiliśmy pieniążki. Pięknie. Dziwa myszka, zobacz. No dobra. Więc no cóż, nawet tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy najwątły odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć. Pa, pa.